Drogie dzieci, zapamiętajcie, mówię wam, miłość zwycięży. Wiem, że wielu z was traci nadzieję, widząc wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść. Ale ja jestem waszą matką. Jestem w królestwie, lecz również tutaj z wami. Mój syn ponownie posyła mnie, abym wam pomogła. Dlatego więc nie traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie, gdyż zwycięstwo mojego serca jest w imieniu Bożym. Mój umiłowany syn myśli o was tak, jak zawsze myślał. Wierzcie jemu i żyjcie nim. On jest życiem świata. Moje dzieci, życie moim synem oznacza życie Ewangelią. To nie jest łatwe. To oznacza miłość, wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera królestwa. Pomoże wam szczera modlitwa, która nie zawiera się w słowach, lecz jest sercem wypowiadana. Podobnie jak post, który oznacza miłość, wybaczenie i ofiarę. Dlatego więc nie traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie. Ponownie proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego syna, który był pierwszym pasterzem świata i którego rodzina była całym światem. Dziękuję wam.